Dobra, oglądam ten film już. Tak, już oglądamy Daily Box Deal. Daily Box Deal. Bo mnie to kurwa bawiło wręcz, nie? Że aj, dojebałem. I was cisnęli i wiesz, a czułem satysfakcję. Nie? Bawiło wręcz, nie? Spojrzał mu w oczy. Nie jesteś. Choć lubisz mniemać inaczej, specjalnie mądry. Ale na... Wrócą białe bluzy z czarną czaszką i czarne bluzy z białą czaszką. Kurwa. Dobra, Boxdel, zrobimy tak. Mogę mu zrobić tą bluzę, stary. Możemy to uszyć, stary. Szyjemy. Na to, by spróbować mnie zatrzymać. Jesteś za mądry. Witajcie. Super odcinku komentarzy. Dzisiaj oczywiście ja, Wielki Druid. Chcę wszystkich przywitać, wszystkie osoby, które przyszły tu po treści i po content. Cześć. Nie no, żeby tak mówić jak Wardenga, to musisz się trochę jeszcze postarać. Tak nie może być. Najpierw musisz połączyć trochę kropek i dopiero potem możesz ewentualnie zakładać kaptur na głowę. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj nie wiem, która moja twarz, ale odpowiadamy na film Sylwestra Wardęgi, który wrzucił na Insta Stories i na bardzo gównianą odpowiedź, ale zanim przejdziemy do tej odpowiedzi, to ktoś napisał, że Wardęga go Olaj Konopski, jak odpowiedzą Boxdelowi, to go pewnie pogrążą. Właśnie w tym rzecz, że ja się w tego w ogóle nie boję. Bo jeśli ktoś mi odpowie dobrze i wytknie mi jakieś argumenty, które są dobre, to ja je zaakceptuję i przede wszystkim mogę się do nich przyznać. A nie ukrywać, że jestem kurwa stróżem moralności, wielkim obrońcą kurwa dobra. Przecież ja dobrze wiem, jakie Konopski poda argumenty. Że on już nagrywa na Kidropik parę filmów, gdzie ich krytykował. On nie powie wam nic więcej o Kidrop i tego filmu o Kidropie też nie zobaczycie, widzowie. Ty się chwaliłeś jeszcze x czasu temu, że masz 300 gigabajtowy folder hazardowych brudów i go nie publikujesz. Hazardowych brudów. Super obrońca moralności Konopski, mega newser. Mega news. Moi drodzy, jak co roku tradycji musi stać się zadość i w tym roku ktoś znowu wyciąga Bubsmana, tym razem ku mojemu zaskoczeniu Boxdel. Że był po prostu szkodliwy społecznie. Uważam, że popełniłem wtedy błąd. Teoretycznie chciałem zrobić fajną akcję, że należy badać piersi, ale umówmy się, praktycznie chciałem, by była kontrowersja i wyświetlenie. Ty nie rozumiesz, że mnie i widzom nie chodzi o ten film. Bo z niego tłumaczyłeś się już wiele razy, ja jestem tego świadomy. Ja wiem też o tym, że ty w głowach swoich widzów zawsze socjotechnicznie będziesz mówił o tym, że pewnie znowu wyciągnie Bubsmana i znowu jak co roku wyciągnęli Bubsmana i tak dalej, ale mi w ogóle nie chodzi o ten film. To już było przetworzone. Mnie i widzom chodzi o to, że nie ustosunkowałeś się w tej odpowiedzi do moich zarzutów, a moje zarzuty brzmiały następująco. Okłamałeś widzów, że masz nagrane taśmy wszystkich kobiet i że wyrażają zgodę na to nagrywanie. Do tego się nie ustosunkowałeś. To nie było już na filmie Bubsman, tylko to było na filmie wyjaśniającym Bubsmana. I nigdy się nie przyznałeś do tego, że tam kłamałeś. Kolejny zarzut. Z przerażenia nie oglądałeś filmu Bubsman na swoich transmisjach na żywo, bo miałeś mnóstwo osób na live i bałeś się, że ludzie z mainstreamu, którzy to oglądają, menadżerowie, organy, sąd, ludzie kurwa z polityki, przypomną sobie jakiś z ciebie czubek. Wolałeś się skupiać na kolbasie? Czubek, kolbasa! Na twoje molestowanie kobiet miałeś wyjebane. I proszę, niech nikt nie używa argumentu, że Pandora Gate to była tylko afera PDF i były brane pod uwagę tylko osoby 15 minut. Bo uważam, że jeśli było tam miejsce na głupi filmik Palasajda, to na ukazanie wątku Bubsmana też było miejsce. Tym bardziej, Konopski, że w swoim materiale Pandora Gate pokazywałeś na przykład materiały DJ-a Palasajda, które też były w internecie jak Bubsman i też przywoływałeś historię z wcześniej,
Ale już Wardęgi? Szefie, chcę kupić bluzę u ciebie, ale jestem ulaną kurwą. Co polecasz zakupić? No to ogólnie tak. Wchodzisz na Google, wpisujesz Dawid Bukiel. Tak? Klikasz pierwszy link. No i tak. Możesz trenować z Bukielem, możesz dzień z nim spędzić, możesz go poznać, tak? Ogólnie tak. Możesz tutaj trening personalny sobie zapierdolić. Jak najbardziej. Tak. Tu masz jakiś e-book treningowy i tak dalej. Masz, dam ci link. Dam ci link, kup se kurwa, kup se ten i po bluzę wrócisz kiedy indziej, stary. Nie opublikowałeś, a to też było złe. Moralność wymagała od was tego, żeby to pokazać. A ty sam, Konop, pokazałeś wątek Oleksiu w swoim materiale i przypomniałeś wszystkim, że pisał obrzydliwe rzeczy. Ale Wardęgi już nie pokazałeś. Aleksiu też nie pisał do osób poniżej 15 roku życia. Przypomniałeś temu mainstream, że Aleksiu pisał obrzydliwe rzeczy do 15-latki. Według ciebie już legit. Ale wrzucenie Wardęgi, który prawie zmacał 16, już było ok. Nie go pisał do osoby powyżej 15 roku życia. Lub 15 roku życia. Okłamałeś nawet widzów, że jakby kobietom z Bubsmena to przeszkadzało, to mogłyby zawsze zgłosić materiał i by spadł. Co ty pierdolisz, Wardęga? Tysiące ludzi zgłosiło materiał Goats, łącznie z niektórymi dziewczynami biorącymi w nim udział, i materiał nie spadł. Ty jako wytrawny twórca powinieneś o tym wiedzieć. Powinieneś wiedzieć, jak to działa. Logicznym jest, że jeśli jakaś kobieta czułaby się molestowana, to nie wyraziłaby zgody na wykorzystanie jej wizerunku w filmie i zgłosiłaby go, a YouTube błyskawicznie by go usunął. Co ty pierdolisz, panie druid? Tysiące osób zgłosiło ostatni film Goats z podtapianiem, a film nadal wisi. Gdyby usunięcie filmiku przez zgłoszenie osoby prywatnej co było takie proste, usunęliby film twój oraz Konopa, jak to ująłeś, błyskawicznie. No ale przecież to na pewno pasowało ci do narracji, tak? Dlatego wykorzystałeś ten argument. Ja mógłbym napisać jeszcze więcej argumentów, ale skupmy się na razie na fundamentach, bo twoja odpowiedź na Insta Stories nie odpowiedziała w ogóle na wczorajszy film. Ale twoja ślepa wiara ci uwierzy. Bo przecież to Bubsman, on jest wałkowany już kilka razy. I oleją to, że twój materiał wyjaśniający Bubsmana też był mega chujowy w realizacji. Mega chujowo zrealizowany. Bo był oparty na kłamstwach i fałszywej narracji. Ja czekam tylko, aż przyznasz się do tego, że jesteś chujem. Zastanawiam się tylko jedna rzecz. Bo ty, co Michał, jesteś... Co ja to czekam jest? Tylko, aż przyznasz się do tego, że jesteś chujem. Zastanawiam się tutaj tylko jedna rzecz. Bo ty, Michał, o tym filmie wiedziałeś, tak jak wie o nim cały internet. I latami ci to nie przeszkadzało. Dopiero teraz ci zaczęło przeszkadzać. Jeszcze, no nie wiem, miesiąc temu rozmawialiśmy dokładnie o tej scenie, którą ty pokazałeś i mówiłem, że pewnie nitrozyniak jej użyje, to mówiłeś, że to by była głupota. Czemu ci ten film wcześniej nie przeszkadzał, a teraz ci już przeszkadza? Zacznijmy od tego, że nie przypominam sobie, żebym mówił ci kiedykolwiek o Bubsmanie w kontekście tych rzeczy, które już wymieniłem. Analizuję twoją działalność, bo mam na to teraz czas. Poprawiona analiza sprawiła, że wysuwam pewne wnioski i dzielę się tym z ludźmi. Teraz jest sam czas. Fakt molestowania jest tragiczny, ale za to przeprosiłeś. Ja mówię o innych zarzutach. Zaraz wam pokażę fragment, gdzie Michał mówi, gdzie Boxer mówi, że on nie ma ludzi, tylko ktoś mu tam robi jakieś szoty, a tak naprawdę on ma kilkanaście osób, które piszą, które ma kilkanaście osób, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt kont. Wesprzeć, ale nikt nie pisze dla mnie pozytywnych komentarzy. Mordo, wiesz, nie chcę też tak dużo mówić, nie? Powiem ci tak dla sprostowania, że z Boxdelem się znam dobrze, wiesz co chodzi? Także no tak to wygląda z mojej strony, nie? Z Ulfikiem. No oni są ode mnie tutaj z okolic, wiesz? Gościu, mam dwie osoby na Twitterze. Pershinga i jeszcze jednego człowieka. Powiedziałem o tym w poprzednim materiale. Wysyłam im swoje materiały wideo, żeby sobie pocieli i mogli sobie zszotować. Żeby to lądowało też na Twitterze. Bo tak chcę. Mam do tego pełne prawo. Dodatkowo Pershing staje w mojej obronie, bo jest moim znajomym. Kumplem. Kumasz? Czy zdajesz sobie sprawę, że ludzie piszą
też krytyczne komentarze na ciebie na Twitterze, bo też ogrom ludzi cię nie lubi. Ty nie znasz tego? Ja nie potrzebuję fake grup. Ja od dzisiaj uważam, że każda osoba, która mnie wyzywa na Twitterze, to jest troll opłacany przez kogoś. Grupy. Ja mam swoich ludzi. Oficjalnie wczoraj powiedziałem, że mogę zrobić grupę uderzeniową. Zażartowałem sobie na kanale nadawczym. Czarny Jastrząb, uwaga. Czarny Jastrząb. Jak będę chciał, to sobie wrzucę link do czegoś. I poproszę ludzi, żeby mi pomogli. Nie muszę tego robić i się kitrać. Mogę to robić oficjalnie. I mogę powiedzieć, że boli mnie to, że tam jest jakieś kłamstwo na mój temat. Czy możecie mi pomóc? Bo od tego mam widzów. Lojalsów. Moich. I się nie boję o tym mówić, bo to nie jest nic wstydliwego. To ty robisz sobie, kurwa, black marketing, black PR, kurwa, oni tam nie rozkminiają to. Zobaczcie, jesteście tak obrzydliwi, że nawet, kurwa, tyracie tego typa, który nie ma do siebie dystansu. A ty nie pamiętasz, jak oglądałeś przy całej twojej publice nagrania z Warsaw Shore? Jak Gola broni Stiflera i dawałeś ludziom przekazy podprogowe, że jest biseksualny? Widziałeś, jak Wojtkowi to wtedy przeszkadzało. No i to było chyba z 2 dni temu, tak? I nieraz śmiałeś się. I nieraz śmiałeś się, że nie ma dystansu do siebie. Nieraz mówiłeś coś na Wojtka. Jak ty masz prawo kogokolwiek nazywać ukrutnikiem? Bo ktoś sobie mema wrzucił. Ty robiłeś gorsze rzeczy na streamach, które miały... Nie, okrutnikiem... Ja wpiszę tak. Okrutnik. Na powiedzieć, że to jest... Że to jest... Jakby to powiedzieć? Okrutnik, no. Paul Hunter 79 przesyła 9 zł i 75 groszy. Mógł tu babcia wrzucić. Ja mam 44 lata. Więcej dymów. Tam! Po 40 tysięcy osób, że Wojtkowi było przykro. Zapytajcie się Wojtka, widzowie. A może jak Wojtek będzie mieć jaja, to wam powie. Moi drodzy, my z Boxerem nigdy nie wygramy. On zawsze będzie miał komentarze, które mają setki polubień, bo on potrafi o to zadbać. On ma budżety i on ma ludzi. Ty jesteś... Ja powiem tylko jedną rzecz. Moim zdaniem Wardęga mega słabość pokazał wczoraj na Instagramie, mówiąc, że o, bo on ma 15 osób, po 40 kont, a to jest tyle i tyle lajków i coś tam. Bo taki stary druid to by powiedział tak. Chuj to, co powiedzą, nagrywam to, co uważam i uważam, że mam rację. A jak się nie podoba, to wypierdalać, nie? A teraz taka jest. Taką ofiarkę z siebie robi, nie? Nitro, dlaczego pomagasz Baxtonowi w tworzeniu tych filmów? Wstawił fragment, który oglądałeś wczoraj na live. No nie wiem, być może to ogląda, no jakby kurwa, no nic ci na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć. No. Więc no. Ale nie często ogólnie moich argumentów w internecie używają, jak ja coś powiem. Nikt mnie kurwa nie ogląda, każdy mnie szanuje, a ty kurwa. No. No właśnie dyskredytuję wszystkie pozytywne opinie na temat Boxdela. Czyli tylko dlatego, że jest domniemane 200 kont na Twitterze. To też jest ciekawe, nie? Trzeba by było to w jakiś sposób udowodnić. Ja mogę powiedzieć, że wszystkie, nie, że większość wyświetleń, kurwa, pod ich filmami to są boty. Czy mam na to dowody? Oczywiście, kurwa, że nie mam. Czy jest to ewidentne pomówienie? Jasne, że tak. No ale oni też nie przedstawiają na to nic ten, dowodów. Ale to z tym Persigiem to jest to, co ja mówiłem wczoraj, że jakby nie trzeba z Dela i że są, kurwa, nawet z tego samego miasta albo dzielnicy. Więc no, ja to już skumałem, tylko nie wiem, być może jestem inteligentniejszy od was. Dlatego z racji tego, że ja oglądam trochę lepiej od was, to oglądacie ze mną, a nie sami. Przy okazji tej afery Denisowej, nie? Ten Pershing pisał tak, jakby się kumał z tymi chłopakami z Psycho Fans z Chorzowa. Najlepszym podsumowaniem na to, że Boxdel nagrywa coraz lepsze filmy, jest to, że Wardęga nie odpala streamów. Wystarczą dobre argumenty i nagle odpowiedź pojawia się na ika, nie na yt. No, to widzisz. No nie wiem, może nie ma czasu. Nie powiedziałbym o tym. Więc no, ale to też jest prawda. Jakby coś miał łatwego do pierdolenia, tak na... Nie wiem, no być może
sobie kurwa przerwę robi, albo nie ma czasu. No nie wiem, no. To nie może być kurwa nigdy argument, bo to też jest niepotwierdzone, nie? Można domniemać i można wyciągać wnioski. Arcymistrzem manipulacji. Robisz ten akcent ironiczny, ciskasz ludziom kit. A dobra, jeszcze wracając do Opercie, no to w momencie, kiedy tam ten Denis coś tam powiedział, że chłopaki Selany coś tam są ze zgodami wszystkimi ten, to tam powiedział nie, ja też jestem ze środowiska i tak wam nie zacytuję jeden do jeden, to kurwa no. Przecież on trenował na salce tam, gdzie trenują chłopaki z ruchu. Więc no kurwa, no nie jest to ciężko, nie jest ciężko połączyć kurwa te kropki. Więc no, czy są inne trolle na Twitterze, które Boxel opłaca? Nic o tym nie wiem. Wrzucasz Prime czy Cloud, żeby skłócić nas od razu i przenieść... Ale to, że jest taka taktyka, to, że jest taka taktyka w internecie, żeby mieć dużo kont, zakładasz kurwa fejkowe konta i se podbijasz posty, to robią tak ludzie, no. Ogólnie są firmy, które są kurwa do tego stworzone. Słuchajcie, jeśli coś działa w polityce i mówi się, że Rosja miała wpływ na jakieś wybory gdzieś tam, bo kurwa w kurwę troli było, czy podczas nawet, czy sieją dezinformacje różne konta na Twitterze i w innych mediach społecznościowych, jeśli chodzi o wojnę i tak dalej, no to kurwa co? Influencerzy na takim szczeblu nie mogliby tego używać? Potężne biznesy za nimi stoją, nie? Więc no, myślicie, że wiesz, ja podam abstrakcyjny przykład, bo Freeze nie ma teraz jakichś złych tych. Myślicie, że nie byłoby go stać, żeby kurwa szczyścili mu wizerunek za 200 koła maskontami? Ja nie mówię, że on tego potrzebuje, bo nie potrzebuje, ewidentnie sobie dobrze radzi. Nic mu złego się nie dzieje, nie? A takich ludzi z budżetem Freeza jeszcze paru by się znalazło. No. Gimper nawet mówił dzisiaj na zgrzycie, że sam to stosował ze swoich kont, że sam o sobie dobrze pisał. Ja tego nigdy nie robiłem, ale kurwa wiem o ludziach, co chcieli robić, nie? No, ale uważam to za bezcelowe. Ja nie byłbym w stanie obsłużyć 1000 kont, żeby sobie wszystko kurwa podbić, polajkować i tak dalej, bo jest to bezsensowne. Dawid99 przesyła 24,38 zł. Rowane filmy i ma jakieś sprawy, a pan szaman jak się nabijał z dziewczyn na goatsach jak z wyrol, to już jest okej. Okay. Nic nie sądzę na jego temat, kurwa, dla mnie może nie istnieć, nie? Zwróć uwagę na wojny federacji, żeby już odwrócić uwagę trochę od ciebie, od tego bubsmena i tak dalej. Nie dajcie się omamić, widzowie, temu szarlatanowi. Jest dobry w tym, jak odwracać uwagę, jak tworzyć mgłę, jak coś zamglić, jak konstruować materiały. W momencie, gdy wypowiada się na mój temat na streamie, rozczłonkowuję sobie fragmenty moich wypowiedzi na 10 części jednej wypowiedzi. Potrafi na czynniki pierwsze rozkładać wszystko. To jest socjotechnika. A ty, Wardęga, po psychologii podejrzewam, że jesteś kurwa wykształconym socjotechnikiem. Ty bardzo dobrze wiesz, jak to robić. Ci, Michał, życzę powodzenia. No to też jest coś takiego, że nad koniec stawia jakąś kurwa jakiegoś screena, kurwa, jak on mu napisał, że go kocha, kurwa, no. To jest tak, musicie zrozumieć skalę hiperboli, tak? Ale to jest tak, jak ja bym teraz wrzucił wiadomość, kurwa, od mojej byłej, że mnie kocha, ona już jest w związku, kurwa, ja mam nie w piździe od tamtego czasu, nie? Inna sprawa, że ta wiadomość też może, kurwa, pochodzić na przykład sprzed 4 dni, nie? Na razie to wychodzi, mimo że wyznawałeś mi miłość kilka dni temu i dziękowałeś, to na razie wychodzi, że na ciebie filmu żadnego nie... A to 2 dni temu było, mówił, no a tamtego czasu się kurwa wiele pozmieniało, nie? Ja mogę dzisiaj twojej mamie kurwa wyznać miłość, nie? Ale jak mnie jutro zdradzi, to będę cię nawiedził, wiesz o co chodzi. Nagrałem, a ty na mnie już zdążyłeś 3. I widzisz, ja nie wyciągałem na ciebie żadnych screenów i nagrań prywatnych.
Korzystam tylko i wyłącznie aktualnie z rzeczy w internecie albo dopowiadam ludziom historie, w których kłamiesz i prostuję im, że byłem w klubie gołców, że się ciebie zapytałem o to, ile zarobiłeś z Pandory Gate i tak dalej. Takie mini prywaty, likowanie, bez żadnych screenów i tak dalej. Tak jak ty robiłeś to przez ostatni rok na swoich transmisjach na żywo. A ty teraz, żeby ośmieszyć mnie, gdy moja głowa siadła w tamtym momencie, gdy wtedy do ciebie pisałem, wrzucasz screena, jak piszę w amoku, bo bawiłeś się moim życiem wtedy. Straszyłeś mnie podprogowo, że chcesz zrobić krzywdę mi i Fame jakimś filmem. Jak ci sprostowania nie wrzucimy. Powiedz to ludziom. Powiedz, że mówiłeś, no to po grzybie Fame, ja nie wiem, wyście się skompromitowali, to co powiedział Rafał i tak dalej, że on mnie szantażował, że mi wypłaci 1,5 miliona nie od razu, tylko w ciągu roku. I rozłoży to na raty, żeby umowa trwała, żebym nie mógł mówić. Gościu, przypomnij sobie, co ty wtedy mówiłeś każdemu z nas, jak ryłeś mi głowę i Wojtkowi. Co ja walczyłem o te sprostowanie. Robiłem dla ciebie dobrze. Chciałem, żeby było wszystko git. Jak ty w ogóle możesz obśmiewać to, że napisałem do ciebie, że cię kocham, stary? Że w amoku pisałem takie rzeczy. O tym wszystkim, że skończyłeś gadać o Fame, o mnie i tak dalej. Tak przynajmniej myślałem. Do czasu, aż nie wrzuciłeś z tym drugim pajacem tweetów na mój temat i zacząłeś gadać na temat zastraszania. Znowu sobie chcieliście znaleźć mięso armatnie, po raz kolejny, ale to się skończyło. Widzowie, wszyscy, którzy macie teraz depresję, doła, czujecie się struci, czujecie się źle przez to, że ktoś was zastrasza, że ktoś was szantażuje, nigdy sobie na to nie pozwólcie. Musicie się otworzyć. Idźcie po pomoc do specjalisty, a jeśli ktoś się weźmie na odwagę, niech się po prostu przyzna do tego, czego się boi, że wyjdzie i kurwa uwolni was to, bo mi to uwolniło banie. I was też uwolni. Myślcie świadomie. Nie idźcie za opinią komentatorów, tylko sami analizujcie. Twórzcie sobie umiejętność wyrabiania zdania samodzielnie. To jest piękne. Nie dajcie się manipulować. Koniec! Nie dajcie się opinią innych. Wspierajcie się. Wasze przemyślenia mają być fundamentem. Twoje i twoje. I podsumowanie moje. Odpowiedzi. Sylwestrze, to była najbardziej gówno odpowiedź, jaką widziałem z twojej strony. Autentycznie. Nie pytanie. Odpowiedziałeś szczątkowo i zaatakowałeś mnie w formie obrony, no bo jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak, Sylwestrze Wardęgo. Pytam się jeszcze raz, czy okłamałeś widzów, że nagrałeś taśmy tych kobiet, że wyrażają zgodę na publikację? Czy nagrałeś zgodę wszystkich kobiet, ale nie przeprosiłeś za kłamliwy materiał, który nagrałeś później na swoją obronę? Na obronę Bubsmana. To jest kolejny materiał, za który powinieneś przeprosić, a nigdy tego nie zrobiłeś. Czy przyznajesz, że z przerażenia nie oglądałeś filmu Bubsman na swoich transmisjach na żywo w trakcie Pandora Gate? Mimo, że niejednokrotnie widziałem nawet dotacje, których ludzie ci pisali, że odpal też Bubsmana. Pokaż ludziom Bubsmana. Ignorowałeś to. Czy przyznajesz, że w trakcie, gdy miałeś 400 tysięcy ludzi na streamie, bałeś się, że twoja postać i twoja przeszłość dojdzie do nowych osób? Jeżeli tak, jakim prawem w ogóle moralizowałeś kogokolwiek na tych transmisjach i mówiłeś, że coś się źle zestarzeje? Przesyła 9 zł. Nie wiem, nie jestem jego księgowym. Ale ponoć Konopski jednej osobie się pochwalił we Wrocławiu, ile w 2 dni Pandory zarobił. Ale to też nie jest mała sprawa. No, że zarabiałem i chcą. Chuj to mam. Kolejne pytanie. Jak ustosunkujesz się do kolejnego kłamstwa o rzekomej możliwości zgłaszania materiału wideo, gdyby komuś przeszkadzał jakiś film? Biorąc pod uwagę, że dziewczyna z Goats biorąca udział w materiale Lexi kontra Goats zrobiła to i nic nie wskurała, a tysiące ludzi zgłosiło to z pobudek moralnych. Logicznym jest, że jeśli jakaś kobieta czułaby się molestowana, to nie wyraziłaby zgody na wykorzystanie jej wizerunku w filmie i zgłosiłaby go, a YouTube błyskawicznie by go usunął. Co ty pierdolisz, panie druid? Tysiące osób zgłosiło ostatni film Goats z podtapianiem, a film... Bogdel bardzo, bardzo jakby... to w tych wszystkich swoich filmach, żeby wszyscy zrozumieli, o co mu chodzi, nie? Dlatego niektóre fragmenty lecą po parę razy.
A wiecie od kogo to jest? A wiecie od kogo to jest? Taktyka? To tak jeszcze robi, że puszcza podczas jednego filmu 10 razy jedną głosówkę? Bogsdel wardęguje, dokładnie tak. Dokładnie tak. A ja tutaj, zobaczcie, mam tutaj cygarko. Pokażę wam, ile kosztuje, bo jak wam powiem, to wiesz, to mi nie uwierzycie, nie? Bo to też tak, wiesz. Przesyła 9 zł i 75 groszy. Proszę nie mleszcz, misiu. Ale jak wiem, że jakieś stare, które są kwaśne. Ja wam powiem tak, miśki. Zaraz coś powiem, ale trzeba być zjebem, żeby za coś zapłacić 300 zł i żeby to poszło w dym. I to jest właśnie najlepsze. Ja za to nie zapłaciłem. Więc zobacz, ja mam coś za 300 i za to nie zapłaciłem 300 zł. Płaciłem za to zero, ale ja to skonsumuję. Właśnie teraz. Like a boss. Film nadal wisi. Gdyby usunięcie filmiku przez zgłoszenie osoby prywatnej było takie proste, usunęliby film twój oraz konopa, jak to ująłeś, błyskawicznie. Wpasowujesz w swoją narrację wszystko, jak ci pasuje. Ty jesteś przeagent Wardęga. Profesor Wardengus. A najlepiej... I co z tego, jak dalej... potentem jesteś? Stary, tobie też nie staje, ale ty przynajmniej nie masz cygara za 300, za które zapłaciłeś 0. A ja mam cygaro za 300, a zapłaciłem 0. Więc no. A poza tym seks mi się znudził. Twoja matka nimfomanka, która była jak rondo i ją pierdoliłem na okrągło, to wiesz, no już kurwa, no ile kurwa można, no. Zawsze sprowadza się do tego, że kurwa z czegoś takiego kurwa leci biała wydzielina kurwa do takiej dziurki, nie? Więc wiesz o co chodzi, nie? Lepsze jest to, że to jeszcze nic, co ty i ten pachoł klonop robili na dystansie. Pachoł klonop i chuj! To, że to jeszcze nic, co ty i ten pachoł. Za paniczki gazowej. Let's play a game depozdroni. Let's play a game, tylko nie wiem jaką, stary. Mogę ci loda zrobić, jak lubisz grę wstępną. A najlepsze jest to, że to jeszcze nic, co ty i ten pachoł klonop robili na tych swoich komentarii. Ksajo rzucił na transmisję Rybsona takie słowa. W tym filmie nie potęgę Konopskiego na rzecz oraz korzyść Konopskiego i Wardęgi. To nie jest tak, że tym się zajmuje. To jest to, co ja powiedziałem! Jeden kurwa obiektywny i sprawiedliwy Pan Bóg, tylko cała Pandora Gate było tylko i wyłącznie po to, żeby kurwa Sylwester Wardęga i Konopski te farmili co nieco. Nikt wam nie odbierze tego, że zrobiliście coś dobrego, ale kurwa, nie byliście obiektywni. Farmiliście sobie followki i subiki. Ochronka dla Bubsmana, ale zaostrzony rygor dla Palasajda czy tam Disowskiego. Poprosimy czaty z Olciach, z których się wycofała. Olka nie chce już brać w tym udziału, ale powiem ci wszystko. Tulejarskie teksty, jak byłem zakochany. Opisywałem różne sytuacje. Ona też. Dzieliły nas 4 lata. Też długi czas... okłamywała mnie z wiekiem. Wyznawaliśmy sobie miłość i pisaliśmy jak para. Dużo intymnych konwersacji. Akcje ze zdjęciem. Tak, zrobiłem źle, zachowałem się podle, pogodziliśmy się, ale ta sytuacja to będzie mój demon do końca życia i przepraszam. Przepraszam cię, Olu, po raz kolejny i przepraszam, że wy musicie być świadkami. Rozmawiałem z Olą wczoraj. Mogę wam coś powiedzieć. ...ami tego wszystkiego. To jest dla mnie popierdolone, nie? I ja się tutaj w żadnym razie nie będę usprawiedliwiał. I nie będę, kiedy nie wiedziałem, ile ma lat. Z Julią z kolei nigdy nie wymienialiśmy się żadnymi intymnymi zdjęciami. Wysłała mi twarz albo połowę twarzy. Wierzyłem jej, że ma 16 lat, tak jak mówiła. Okazało się, że miała 14. Później, gdy wiedziałem, ile
ma lat, napisałem jej o kolbasie, mistrzu Śląska MMA, ale te historie już znacie. Może live dzisiaj będzie jeszcze. No dobra, no to rozmawiałem wczoraj z Olą, bo ona do mnie zadzwoniła i się zapytała, bo ona za bardzo nie wie, co ma robić. No. I ona mi powiedziała coś takiego, że w sumie po tej całej aferze ludzie zero-jedynkowo źle o niej myślą, ale pomimo tego, że ona nagrała ten film z Wontorem, to ona nie poczyniła już później żadnych takich ruchów, wiesz, to jest jakby jej wersja, nie? Żadnych takich ruchów, które by wiązały się z farmieniem atencji i tak dalej. I że między innymi była zapraszana przez różne gazety i przez różne redakcje na wywiad, nawet odpłatnie zrezygnowała. Maja Staśko ponoć ją na jakieś panele walki o jakieś tam pewnie prawa kobiety i tak dalej zapraszała też z tego nie korzystała i koniec końców wyszło na to, że taka narracja została poprowadzona w internecie, jakby ona przyjęła pieniądze, zmieniła ze więc no. Instagram jej skoczył. No nie mówmy o zasięgach w momencie, kiedy kurwa Konopski milion subów wbił kurwa w 7 dni i rozbudował sobie kanał o 80%. Z 400 czy z 500 wyświetleń, tysięcy wyświetleń na film, teraz robi po banie 500, nie? Lubię, jak facet cały czas chce się ruchać i kiedyś jak spotykałam się z facetem, który powiedział, no wiesz Kamilka, bo ja tak seksu tak 2 razy w tygodniu. Nie? Odczułam to jako takie troszkę niemęskie, nawet jak ja nie mam ochoty. Było na to, że taka narracja została poprowadzona w internecie, jakby ona przyjęła pieniądze, zmieniła zeznania i tak dalej, a ona nigdy żadnych pieniędzy nie przyjęła. Więc no. Instagram jej skoczył. No nie mówmy o zasięgach w momencie, kiedy kurwa Konopski milion subów wbił kurwa w 7 dni i rozbudował sobie kanał o 80%. Z 400 czy z 500 wyświetleń, tysięcy wyświetleń na film, teraz robi po banie 500, nie?